Siemano, cześć i czołem. Witajcie serdecznie w następnym moim odcinku poświęconym formom do żywic epoksydowych. Przeszukiwałem w internecie, gdzie można kupić jakieś fajne formy. I kupiłem kilka form, spodziewałem się troszkę czegoś innego i okazało się, że jest dupa blada zbita. Jest to forma, która jest bardzo plastikowa. Będzie problem z niej wyciągnąć nasz odlew. Jakby nie było, to nie jest forma przeznaczona typowo dla żywic epoksydowych, a nie innych żywic. Jest to forma do kostek lodu, takich troszkę kontrowersyjnych. Pewnie domyślacie się, co to jest. To jest forma. Bardzo twarda. Nie pozwala mi na to, żeby tutaj wyciągnąć stąd później tą żywicę. Jest ona dodatkowo mocno matowa. To też tak nie do końca mi się podoba. Konstrukcja formy pozwala nam zrobić z tej strony formę z formy. Więc odlejemy dzisiaj tutaj taką formę. Uwaga w ruch. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie za kilka godzin. Silikon stwardniał, nie obyło się bez problemów ze względu na to, że w warsztacie miałem zbyt niską temperaturę i silikon dosyć, twardnięcie silikonu dosyć się wydłużyło, ale na tą chwilę, z tego co już sprawdzałem, no to boczne ścianki się już odklejają. Pozostaje odkleić mi dno i mogę to wyciągnąć. Można by nożykiem spróbować, ale boję się, że przebije silikon i forma będzie do bani, więc musimy spróbować w inny sposób. Spróbuję paznokciem podważyć. O. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ale wychodzi, zobaczcie. Nie no, klasa. Aż wam muszę zrobić... Ja cię przepraszam, ale eleganckie. Aż wam muszę zrobić takie mega zbliżenie. Tutaj macie tą formę plastikową. Zobaczcie sobie szczegóły. A teraz sobie zobaczcie samą formę. Pierwsza sprawa, jest bardzo elastyczna, co jest na bardzo duży plus. Z tym, że tutaj zmodyfikowałem troszkę dawkowanie katalizatora, ale zobaczcie na szczegóły. No jak prawdziwy. Jak się podobało? Fajne, nie? Mi też się bardzo podoba. Forma jest, można powiedzieć, w samej matrycy formy nie ma ani jednej dziurki. Jest na górze, tutaj, w tym miejscu, jak się przyjrzycie, o, widzicie tutaj, tu jest jedna dziurka, a w pozostałych matrycach nie ma ani jednej. Ale dobra, pójdziemy dalej. Tylko, że to już nie w tym odcinku, to będzie w odcinku następnych. I teraz będzie wasza rola.
A na czym będzie polegała ta wasza rola? Waszą rolą będzie wymyślić pigment, który jest nienaturalnym pigmentem do wylewania żywic. To znaczy się szukamy kolorowych pigmentów, które można wylać... Nie, inaczej. Szukamy kolorowych pigmentów... Szukamy kolorowego żarcia, kolorowego jedzenia, czegoś kolorowego, co będzie można teoretycznie wykorzystać jako pigment. Tylko to nie będą, załóżmy, barwniki naturalne, spożywcze, tylko wymyślcie coś. Ja liczę na was bardzo, bardzo, bardzo mocno i tutaj ta forma będzie zalana. Mamy cztery matryce i najwięcej tych samych pomysłów, wybiorę z nich cztery różne i zalejemy cztery takie matryce i zobaczymy, jak będą się zachowywały poszczególne barwniki. Także myślcie, co można by było wykorzystać jako barwnik. A jak nic nie wymyślicie, to ja za was wymyślę, ale to już mogę was zaprosić na jeden z następnych odcinków, który się, mam nadzieję, wkrótce pokaże. Dobra, popatrzcie, zrobiłem sobie jaśniej. Dobra, to byłoby na tyle. Jeżeli się podobało, zostaw komentarz, zostaw łapkę w dół albo w górę. To już od was zależy. Oglądajcie, udostępniajcie, może się komuś przyda. To jest w sumie najważniejsze dzisiaj. Dobra, bez pitolenia, pozdrawiam. Olo 76. Ciao!